Życzymy spokojnych wieczorów filmowych. Ty wybierasz tytuł, my gwarantujemy stabilny internet. Starosta tczewski Mirosław Augustyn powiedział, że powiat w tym roku będzie w Tczewie w ulicy 30 stycznia przeprowadzał dwie inwestycje – remont wiaduktu i budowę drogi rowerowej. Zapewnił również mieszkańców Starzęcina, że jeszcze tej zimy uzupełniane będą ubytki w drodze powiatowej w pobliżu tej miejscowości. Największym zadaniem inwestycyjnym powiatu tczewskiego jest odbudowa mostu tczewskiego na Wiśle. Po kilkuletniej przerwie spowodowanej decyzjami wojewódzkiego konserwatora zabytków, starosta ma nadzieję wznowić to zadanie. W tegorocznym budżecie powiatu przeznaczone są na ten cel 32 miliony złotych. W programie Pytania do Starosty pytaliśmy Mirosława Augustyna także o inne planowane inwestycje drogowe. Tak, jeszcze w grudniu mówił o remoncie wiaduktu nad torami w ciągu ulicy 30 stycznia w Tczewie. W przyszłym roku będzie remontowany wiadukt w ulicy 30 stycznia. To jest ważna inwestycja i na to pozyskaliśmy również 3 600 tysięcy i będziemy ogłaszać przetarg. Zapytaliśmy starostę, czy w tym roku zostanie wybudowana droga rowerowa w ciągu ulicy 30 stycznia na odcinku od ronda do wiaduktu. Myślę, że tak. No, mamy część 1 100 tysięcy złotych na to zadanie, natomiast cały koszt to jest około 4 milionów. Zobaczymy, ile wyjdzie z przetargu. Myślę, że pozyskamy środki, które pozwolą nam zrealizowanie tego zadania. I projekt jest, przypomnijmy. Projekt jest gotowy. Koszt tej inwestycji to około 4 milionów złotych. I tutaj będziemy szukali również finansowania z innych źródeł, a to potraktujemy jako wkład własny, także myślę, że w tym roku uda nam się te środki zdobyć i tę inwestycję albo rozpocząć, albo zakończyć nawet. Ponadto przy drogach powiatowych po konsultacjach z burmistrzami i wójtami zostaną wybudowane chodniki. To jest budowa 10 odcinków chodników. Kwota też niecałe 4 miliony złotych. Następnie a to w budowa... całym powiecie, tak? Tak, tak, to jest cały powiat. Mhm. Tutaj, jeżeli by pan chciał dokładnie, to możemy przekazać też informacje, które to są. Przebudowa chodnika i przepustu w Tymawie, 1 700 000. To są środki z Polskiego Ładu. Otrzymaliśmy maila od mieszkańca powiatu tczewskiego ze zdjęciami fatalnego stanu drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Starzęcin w gminie Słupkowy. Drogę tę wyremontowano na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką w Radostowie, jednak nie do końca. Zapytaliśmy starostę o możliwość bieżącego remontu kolejnego odcinka nawierzchni tej drogi. Tak, złej drogi, panie starosto, to ja tak nie widziałem, jak na tych fotografiach. Jeśli jest to droga powiatowa, jeśli zaniechano tam jakby remontu, no to uważam, że widzowi należy się wyjaśnienie. Tak, wyjaśnialiśmy to też. Była taka sugestia, że mówiliśmy, że ta droga w całości, że to, co było zamierzone, to zostało zrealizowane. To, na co mieliśmy projekt, został zrealizowany. Został nieduży odcinek, który tak naprawdę wjedzie na drogę polną, leśną, czy jakby to zwać, nawet chyba nie gminną. Wiemy, że ten odcinek, to jest krótki odcinek, nie wiem, czy to jest 100-200 metrów, na pewno zostanie uzupełniony kruszywem i zabezpieczone. Faktycznie wygląda to bardzo słabo, źle, natomiast Wydział Inwestycji o tym wie i w najbliższym czasie będzie to uzupełnione. Natomiast nigdy nie było deklaracji, że ta droga będzie do końca realizowana w taki sposób, że będzie tam znaczy na tym odcinku idealny. Znaczenie tej drogi podejrzewam, bo tak sobie na mapie ją oglądałem, no już nie jest tak, duże, tak? Ten odcinek nawet korzysta niewielu mieszkańcom. Myślę, tego, że to też kategoria drogi powiatowej w ogóle. Są takie zaszłości, które nie powinna być drogą powiatową. Oczywiście, że tak. Natomiast tak, dla dobra mieszkańców oczywiście będzie to poprawione i uzupełnione. Ale to jeszcze, nie wiem, w tym miesiącu? W najbliższym czasie, jeżeli warunki na to pozwalają, także myślę, że do końca stycznia, lutego.